Środek od środka, wersja poszerzona. Czas doprowadzić do końca opisywanie, no nie biografii, ale książki przedstawiającej myśl ku Homminga autorstwa Marka Tylkowskiego, wydawnictwo Sedno. Mieliśmy dwa ostatnie odcinki na ten temat i tutaj podtytuł Prekursor jako ku Homming, prekursorem idei fuzji cywilizacji oraz konfucjanizm jako ratunek dla Zachodu i świata. Powtarzam za każdym razem, że to książka, którą można otworzyć na chybił trafił, zamknąć oczy i trafia się palcem na coś, co jest idealne jako podsumowanie, cytat, łatwe, coś do zrozumienia. Stąd też już dwa dłuższe odcinki na ten temat i trzeci, który właśnie zaczynamy. Ku Hongming zmarł w 1928 roku. Zanim zmarł, jeszcze tutaj czas na podsumowanie tego, co Marek Tylkowski przybliża o jego myśleniu. Bardzo ciekawa rzecz dająca do myślenia. To był Chińczyk. Urodzony w Malezji. Ale mamy coś takiego. Ponieważ Ku Homing uważał, że pisząc swoje manifesty podczas trwania I wojny światowej, kiedy świat zachodni przyjąłby myśl konfucjańską, wojna wygasłaby i nie byłoby już kolejnych. No jak pokazały kolejne lata, kolejne dekady, ani nie przyjęto jego myśli, ani także wojny nie zakończyły się nawet błądząc czasem w różne inne kierunki. Natomiast po zakończeniu I wojny światowej, czytamy na stronie 156, Ku Homing już nie nawoływał wprost do zaadaptowania idei wzorców konfucjańskich przez cywilizację zachodnią. Nadal jednak wypowiadał się o niej krytycznie. Na przykład podkreślał, że panująca w niej anarchia utrudnia Europie odbudowę ze zniszczeń wojennych. Pisał tak. Wojna światowa dokonała wielu zniszczeń, jednak wszystkie one wydają się niewielkie w porównaniu ze zniszczeniem zasady autorytetu. Jeżeli Europa posiadałaby rządy o niekwestionowanej władzy i uznanym autorytecie, to praca nad jej odbudową przy użyciu tych wspaniałych środków, jakie są do dyspozycji cywilizacji zachodniej, byłaby szybka i łatwa. Jednakże jest ona zrujnowana, pogrążona w głębokim nieszczęściu i targana trudnościami politycznymi, ekonomicznymi, militarnymi i dyplomatycznymi spowodowanymi przez wojnę. Z powodu braku rządów zdolnych do efektywnego sprawowania władzy, jej większa część może popaść w stan długotrwałej anarchii. Pojawia się następnie bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie, Ku Homing daje do myślenia, twierdząc, że prawdziwy duch cywilizacji chińskiej, za prawdziwy, uważając ten podczas dynastii Tang, kiedy cywilizacja chińska uważana była za przedstawiającą się w tak zwanym Złotym Wieku, uważa Japonię. Pisze tak. W rzeczy samej, Japończycy nie są prawdziwymi Japończykami. Powinno się raczej mówić, że dzisiejsi Japończycy są prawdziwymi Chińczykami, czyli Chińczykami z czasów dynastii Tang. Kontynuują jej dziedzictwo duchowe, które w Chinach zaginęło. W czasach jej panowania cywilizacja chińska rozkwitła i osiągnęła swój szczyt. Później, ponieważ w czasach dynastii Yuan Mongołowie wtargnęli do Chin, Chińczycy połowicznie się zmongolizowali. Mamy zatem dzisiaj igrzyska w Tokio, rozgrywane zdaniem Ku Hominga przez prawdziwych Chińczyków, bo już nie Japończyków. I jeszcze jeden cytat. Dwa cytaty. Dzięki japońskim wysiłkom zachowana w Japonii czysta cywilizacja chińska powróci w końcu do nich, czyli do Chin. To jest właśnie misja, którą Japonia została obdarowana przez historię. To bardzo dużo daje do myślenia. Znakomita rzecz. Po raz kolejny powtarzam. Ta książka otwiera wiele różnych rozdziałów myślenia w głowie. Tak jak to, o czym mówiłem, cytując w poprzednim odcinku, że reformacja, której doświadczała Europa, nasz świat, wynikała z przyswojenia, ze zderzenia się, z poznania, poszerzenia koncepcji przez misjonarzy europejskich jadących do Azji i przeniesienia idei azjatyckich na grunt europejski. To ogromnie daje do myślenia w kategoriach postrzegania cywilizacji jako pasmo, przenikanie się, całość. I jeszcze jedna rzecz. Dopóki Ku Homing żył, taki cytat. Chcę wskazać, że beznadzieja sytuacji w Europie polega na tym, iż wszyscy pragną pokoju, ale nikt nie ma odwagi ani siły, żeby go zaprowadzić. Wtedy trwała jeszcze I wojna światowa, kiedy to pisał. Uważam, że pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić, jest uratowanie władców, żołnierzy i dyplomatów z ich obecnego stanu niemocy. Należy dać im władzę. Władzę znalezienia drogi do zawarcia pokoju. Tego, jak myślę, można dokonać tylko w jeden sposób. Trzeba podrzeć obecne konstytucje i wielką kartę wolności, zastąpić je wielką kartą wierności, taką, jaką my, Chińczycy, posiadamy w naszej religii dobrego obywatela. I tutaj pojawia się
Myśl przewodnia, bo cywilizacje zamiast zderzać ze sobą, należy połączyć, dokonać wielkiej fuzji. A myśl przewodnia, że konfucjanizm jest ciekawszą wersją religii, bez obietnicy zbawienia, o której Ku Homing i jego następcy, którym Marek Tylkowski poświęca połowę książki, no bo sam myśliciel umiera niemal 100 lat temu, a po nim następni, czasem nie znając go, mówią to samo, albo prawie to samo. Kontynuują myśl, albo czasem dochodzą po swojemu do tego, co Ku pisał przed nimi. Ta religia bez pierwiastka religijnego zawarta w konfucjanizmie daje poczucie bezpieczeństwa, tak mówił Ku Homing i jego następcy. Poczucie bezpieczeństwa, bez którego człowiek nie dałby sobie rady trwać i dążyć do wyższego celu, do budowania rodziny i cywilizacji. I teraz po śmierci Ku Hominga mamy pierwszego następcę, Lien Shuminga, 1893-1988. Kluczowe różnice między Zachodem a Chinami wynikają z różnicy stopnia rozwoju nauki i techniki, albo z obecności demokracji i nauki na Zachodzie i ich braku w Chinach. Liang uznał, że ich charakter jest przede wszystkim duchowy, czyli zależny od kultury. I stwierdził, że tym, co różni ludzi Chin od ludzi Zachodu, jest duch narodu chińskiego. Jak poznać różnice kulturowe, pisał Liang. Czym jest kultura? To nic innego jak sposób życia danego ludu. Czym jest życie? Nieziszczoną do końca siłą woli. Wola ta ma podobne znaczenie do pojęcia woli używanego przez Schopenhauera, które wskazywało na stan napięcia pomiędzy jej zadowoleniem i niezadowoleniem. W jaki sposób mogą się rozdzielić jeden lud i jedno życie? Poprzez to, że ich wola zostanie ukierunkowana w różne strony, w wyniku czego powstaną dwa ludy w miejsce jednego. Toteż, jeśli chcesz poznać źródło danej kultury, wystarczy obserwować jej fundamentalne dążenia i to, czym jest ukierunkowanie woli, i to, czym, przepraszam, i to, czym jej ukierunkowanie woli różni się od ukierunkowania woli innych kultur. Powinieneś badać, w jaki sposób się one różnią i z czego te różnice wynikają. Wtedy wszystko będzie łatwe. I przepis na trzy rodzaje zachowań, kiedy coś się zmienia. Cywilizacja Zachodu, cywilizacja indyjska oraz cywilizacja chińska. Trzy modele. Jeżeli coś nam nie pasuje, możemy, o tym pisał Liang, możemy spróbować to zmienić, naprawić siebie, znaczy może inaczej, to zmienić, to coś, co nam nie pasuje, zmienić siebie, czyli zmienić swój sposób myślenia, albo nie robić nic, dostosować się do nowych okoliczności, tych, które pierwotnie nam przeszkadzały, czyli przejść nad problemem. I to robią Chińczycy. Zachód. Strategia pozostawania na własnej drodze. Zdobywanie przedmiotów pragnień, wymyślaniu sposobów zdobywania ich. W przypadku napotkania trudności zaczyna się działać na świat zewnętrzny, a działania te prowadzą do zmiany środowiska w ten sposób, że zdobywa się to, co się chce. Przykładem jest przeciekający dach, który zmusza nas, sprawia, że zmieniamy dom, zamiast naprawić dach. To, co proponują Indie. Strategia, czyli drugi model, w której napotkawszy problem, nie dąży się do jego rozwiązania i nie zmienia się środowiska, tylko w danych warunkach dąży się do uzyskania samozadowolenia, zmienia się siebie. I znowu dom. Jeśli w domu przecieka woda, używając pierwszej strategii, należy wymienić dom. Natomiast jeśli ktoś opowiadający się za drugą strategią napotka taki sam problem, nie będzie chciał zmieniać domu, a zmieni swoje myślenie w ten sposób, aby być zadowolonym mimo przeciekającego dachu. Trzecia rzecz, chińska. Ludzie zachowują się inaczej niż w pozostałych dwóch. Napotykając problem, nie dążą ani do zmiany środowiska, ani do zniwelowania go przez zmianę samej siebie. I teraz zrobimy przerwę, bo zaraz nam przerwie komórka. W drugiej części dalej mówimy ustami Lian Shuminga, który kontynuował myśl Ku Hominga, bohatera naszej książki. Specjalnie wydłużam te cytaty, ponieważ to daje niezwykle dużo do myślenia. To są takie rzeczy, na które się nie zwraca uwagi. A zaręczam, że po przeczytaniu historii takiego myślenia chcącego fuzji, a nie zderzenia cywilizacji, za pośrednictwem konfucjanizmu można by zwiększyć jakość życia. Teraz doprowadzę to do momentu odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić. Tak samo proste, jak i skomplikowane. Liang Shuming pisał:
Cywilizacje, zanim uporały się z problemem wynikającym z braku zaspokojenia potrzeb materialnych, przeszły od razu do rozwiązywania problemów wyższego etapu rozwoju. I mowa o cywilizacjach niezachodnich, indyjskiej wspominanej, która dostosowuje się do przeciekającego dachu, i chińskiej, która nie zmienia nic, ani siebie, ani dachu, tylko trwa w tym, co jest. Zdaniem Lianga stało się tak dzięki pojawieniu się w nich genialnych jednostek Konfucjusza i Siddharty Gautamy, czyli Buddy późniejszego. Mędrcy ci bowiem mieli większe zdolności niż myśliciele pojawiający się na Zachodzie. Ich wpływ sprawił, że kultury, które ukształtowali, stały się przedwcześnie dojrzałe. Skutkiem ubocznym ich przedwczesnej dojrzałości, sądził Liang, było zatrzymanie się ich rozwoju w rozwiązywaniu problemów wynikających z braku pełnego zaspokojenia potrzeb materialnych. Liang powtarzał to, do czego doszedł Ku Hongming, że Chiny już 2500 lat temu, Chiny w postaci Konfucjusza, poznały problemy trapiące dwudziestowieczną Europę i co więcej, znalazły dla nich rozwiązanie. Rozwiązaniem jest przejście na inny sposób skupienia. Ludziom na Zachodzie przestaje bowiem wystarczać życie skupione tylko na zaspokajaniu potrzeb materialnych. Kalkulacja, troska o własne ja. Ludzie Zachodu pierwsi posiadali pojęcie ja. Zdolności domagają się praw jednostki. Dopiero wtedy ludzka natura się rozwija. Wszelako prowadzi to do tego, że granice pomiędzy ludźmi są bardzo jasno wytyczone. Każde otwarcie ust oznacza odwoływanie się do praw i obowiązków, do relacji ustanowionych przez prawa pisane. Wszyscy muszą rozliczać się nawzajem, nawet rodzice i dzieci lub mąż i żona. Takie życie jest rzeczywiście nierozsądne. Niesie ze sobą zbyt wiele cierpienia. Postawa Chińczyków jest odwrotna względem postawy ludzi Zachodu. Ludzie Zachodu używają intelektu, natomiast Chińczycy używają intuicji. Ludzie Zachodu posiadają ja, natomiast Chińczycy nie troszczą się o nie. Czytamy dalej. Chińczyk nie posiada własnego ja. Cesarz jest obdarzony władzą nad jego życiem, śmiercią i majątkiem. Jeśli każe mu umrzeć, nie ośmieli się nie umierać. Jeśli zarządza jego mienia, nie ośmieli się go nie ofiarować. Liang uważał, że istnienie powyższych wartości w społeczeństwie zachodnim współwystępuje z brakiem rozwoju życia duchowego oraz należytej troski o dobro innych ludzi. Ja to widzę, ja to mam na co dzień chodząc po ulicy. Pamiętam jeszcze, chociaż oczywiście też można stwierdzić, że są to jakieś już nieco zwichrowane sposoby myślenia, ale ja pamiętam moment, kiedy ludzie w centrach handlowych, które były otwierane, albo nawet w pierwszym centrum handlowym w Warszawie, czyli no już w ogóle w miejscu, gdzie w całym państwie jako pierwszym coś zostanie otwarte, pomału przestawali interesować się sobą nawzajem, to znaczy zaczęli myśleć tylko o sobie, czyli zatrzymywać się gdzie chcieli, nie ustępować drogi. Takie małe rzeczy, można by powiedzieć, że ktoś jest zamyślony, roztargniony, że tak ma, albo to my się czepiamy. Ale dochodziło do pewnego momentu przejścia, kiedy nagle zaczyna się być z podmiotu na ulicy, z takiego po prostu równoległego, równorzędnego bytu, przedmiotem. Zawali drogą. Ale nawet nie z perspektywy tego, kto zagradza drogę, tylko z własnej, który chce przejść i przez tego, który nie ustępuje, jest się traktowanym z pogardą. To jest dłuższy temat. Tak zatrzymuję się, bo zastanawiam się, czy może być to zrozumiałe. Ale powtórzę jeszcze raz. W społeczeństwie zachodnim, tutaj cytuję Liang Shuminga, istnienie powyższych wartości, o których mówiliśmy przed chwilą, współwystępuje z brakiem rozwoju życia duchowego oraz należytej troski o innych ludzi. Liang pisze dalej, bo to bardzo ładnie tłumaczy to, co jest u nas. To, czyli to, co czytamy w przypadku chińskich myślicieli, tłumaczy także i nasze rzeczywistości. Oni odnoszą się do kultur zachodnich, znając je dobrze, mówiąc zagranicznymi językami. Człowiek znajdujący się w takiej sytuacji, jak ludzie Zachodu, pisał Liang, jest nieszczęśliwy. Jego świat jest pozbawiony smaku, nie ma w nim pozytywnych uczuć, jedynie straszliwe przygnębienie, podąża drogą poszukiwania jedynie dóbr zewnętrznych, zapomina o swoim wnętrzu, traci swojego ducha. Chociaż na zewnątrz wydaje się bogaty, jednak jego życie wewnętrzne jest równe zeru.
Bardzo ciekawy cytat o Konfucjuszu. Cywilizacja chińska od zachodniej różniła się dominacją intuicji nad intelektem. Oryginalna interpretacja, zdaniem Lianga, polegała na tym: ludzie przeciętnie odwołują się do rozsądku. Konfucjusz się do niego nie odwoływał. Cechuje ich staranie się o to, aby ich racje zostały uznane. Natomiast on się o to nie starał. Dlatego oni często się mylą, natomiast on zawsze miał rację. Działo się tak dlatego, ponieważ stosował intuicję. Nie miał sztywnych założeń. W rzeczywistości intuicja kieruje całą naszą aktywnością, nie czyni tego intelekt. Możemy już stwierdzić, że to wchodzi na poziom zbytniej abstrakcji, ale jest trafieniem w sedno. I teraz dlaczego? Strona 186. Ponieważ myśliciele i po śmierci Ku, i także cytowanego Lianga, a także i podczas życia jeszcze Lianga, po II wojnie światowej, czyli już minęliśmy tą pierwszą granicę, jaką była pierwsza wojna światowa, już po drugiej, i po rozdwojeniu się chińskiej państwowości na Chiny kontynentalne, duże i mały Tajwan, na Tajwanie podążano myślą Ku, a co się działo w Chinach kontynentalnych, również pracowało nad tym, żeby konfucjanizm najpierw rozdrobnić na kawałki, a potem go przetransformować, stworzyć nowe podejście do konfucjanizmu, a wreszcie teraz go na powrót, ale przemielonego, włożyć do myśli państwa z chińską charakterystyką, czyli z socjalizmem po chińsku. I teraz 58 rok. Mamy czterech naukowców. Manifest na rzecz ponownego oszacowania wartości sinologii i rekonstrukcji kultury chińskiej, który powstaje w diasporze chińskiej poza granicami Chin kontynentalnych. Autorzy manifestu stwierdzali, że uczeni zachodni nie potrafią zinterpretować poprawnie konfucjanizmu. Historyczną przyczynę tego stanu rzeczy upatrywali m.in. w tym, że konfucjanizm na Zachodzie był rozumiany przez pryzmat jego interpretacji dokonanej przez jezuitów z jednej strony oraz przez pryzmat zachowania się prostego ludu z drugiej. Sprawiało to, że ich zdaniem Zachód nie potrafił dostrzec tego, co jest w nim najważniejsze. Nie dostrzegał, że cała kultura chińska, jak twierdzili, stanowi jeden system, którego fundamentem jest nauka o naturze moralnej ludzkiego umysłu. I teraz, moim zdaniem, sedno wszystkiego. Przy czym, zgodnie z ich poglądami, aby poprawnie ją zrozumieć, należy praktykować konfucjanizm. Innymi słowy, według nich, jedynie uczeni próbujący żyć w zgodzie z naukami Konfucjusza są w stanie właściwie je zinterpretować, a ich interpretacja jest tym głębsza, im bliżej im dostania się konfucjańskimi mędrcami. To tak jak w fizyce w układzie odniesienia, w którym trzeba się znaleźć, żeby doświadczyć tego, co opisuje dane wydarzenie, dane doświadczenie. Przeskakujemy ze strony 186 na 245. Jesteśmy już w rozdziale Recepcja poglądów Ku Hominga i mamy do czynienia z Jiang Qingiem, naukowcem żyjącym do dziś, urodzonym w 1953 roku. Tu jedyna uwaga jest taka, że Marek Tylkowski, autor tej książki, pisze, że on jest niezmiernie popularny. Nie wiem do końca, czy można tak powiedzieć, ale na pewno jego poglądy należy poznać. Są doskonale pasujące do sedna tej książki, a także oczywiście pozwalające nam zrozumieć więcej. I teraz cytat z Jiang Qinga. Sokrates pracowicie poszukiwał uniwersalnych i absolutnych definicji moralnych. Jednakże, jeśli spojrzymy na Konfucjusza, zauważymy, że nigdy nie tworzył zrozumienia definicji dobroci, czyli tej, którą tłumaczyliśmy w pierwszym odcinku, żen, człowieczeństwa, czasem porównywanego też z ideami chrześcijańskimi, dobroci takiej ludzkiej. W dialogach konfucjańskich nauczał tylko za pomocą. Myślałem, że jeszcze zdążymy zawrzeć ten cytat w końcu części drugiej, ale komórka chciała inaczej, więc zaczynamy trójkę. Przepraszam za cięcie nieuzasadnione. I jeszcze raz ten fragmencik, który miał być króciutki. Jiang Qing, urodzony w 1953 roku, aktywny do dziś. Sokrates pracowicie poszukiwał uniwersalnych i absolutnych definicji moralnych. Jednakże, jeśli spojrzymy na Konfucjusza, zauważymy, że nigdy nie stworzył rozumowej definicji dobroci żen. W dialogach konfucjańskich nauczał tylko za pomocą jakich sposobów można ją urzeczywistnić, a nie jaka jej jest uniwersalna natura. I teraz, wszyscy współcześni uczeni, którzy piszą o konfucjanizmie, a nie próbują żyć zgodnie z jego ideałami, nie są w stanie go zrozumieć, co prowadzi do wypaczenia sensu. Tylko będąc w konfucjanizmie, można go zrozumieć.
Tylko stosując te ideały opisywane przez konfucjanizm, można je zrozumieć. Strona 200 zawiera następujący fragment. Jesteśmy tym razem na poglądach innego współczesnego filozofa chińskiego, Yanga Xiaosi. I ten z kolei, doktoryzowany na Uniwersytecie w Baltimore, pisze o konfucjanizmie w następujący sposób. Bardzo kładzie duży nacisk na rodzinne aspekty konfucjanizmu i wychowania, no, my to byśmy nazwali wychowaniem w rodzinie, prawie jak przedmiot ze szkoły, ale to jest to samo. Głównym błędem według Yanga, cywilizacji Zachodu, naszej, jest to, że odchodzi się od wagi rodziny dla społeczeństwa, dopuszcza odejście od rodziny i tym samym odbiera człowiekowi coś, co go kształtuje i sensem, za sens uważa się jak najszybsze odejście od tego, co człowieka kształtuje, czyli od rodziny. I tym samym jako ideał staje się postać młodego mężczyzny, który może wszystko, ale bez nacisku na to, że ów nie powstałby bez prawotwórczej i wychowawczo-twórczej roli rodziny. Jak najszybsze odcięcie się od tego mechanizmu jest w cenie, a już potem co dalej, hulaj dusza. Tylko że to jest uznane za błąd. I jak sądził, tutaj czytam na stronie 200, Yang Xiaosi, cała kultura zachodnia zdaje się być ślepa na fakt zależności dzieci od ich rodziców. Widać to według niego już w biblijnej opowieści o Adamie i Ewie, która zakłada, że nie mieli oni dzieciństwa. Pojawili się od razu jako dorośli ludzie i dlatego mogli odpowiadać za swoje czyny, ponieść karę w postaci wygnania z raju. Yang Xiaosi uważał, że gdyby byli dziećmi, należałoby założyć, że ich odpowiedzialność za ich postępowanie... Przepraszam, psy mi zaczęły się denerwować. To niezamierzone. Wracając do początku zdania. Yang Xiaosi uważał, że gdyby byli dziećmi, należałoby założyć, że odpowiedzialność za ich postępowanie spada przynajmniej częściowo na ich rodziców, w tym wypadku na Boga. Poza tym dodawał, że jeśli na początku byliby dziećmi, można byłoby założyć, że ich grzech jest wynikiem złego wychowania i w tym przypadku także Bóg musiałby ponosić przynajmniej część odpowiedzialności za ich uczynki. Stwierdza, jeśli Bóg przyjąłby rolę ojca i związaną z nią odpowiedzialność, naprawdę troszcząc się o Adama i Ewę, musiałby stać się dla nich wzorem do naśladowania. Bycie przez niego wzorem do naśladowania oznacza, że dzieci postępują pod jego wpływem. Dlatego też część odpowiedzialności za ich decyzje i zachowania spada na niego. Zatem zarówno ich sukcesy, jak i porażki są przede wszystkim wynikiem tego, jak ich wychował. Innymi słowy, są związane z tym, jak Bóg wywiązywał się z roli bycia rodzicem. Dalej, Yang Xiaosi uważał, że jednostka jest postrzegana jako autonomiczna i indywidualna. Ludzie Zachodu sądzą, kontynuował, że ona sama jest źródłem swoich wyborów moralnych i sama może decydować o własnej relacji z rodziną. Stąd ten wcześniejszy cytat o Adamie i Ewie. Tym samym, jak podkreślał, staje się ona podmiotem w myśleniu o polityce, etyce i społeczeństwie. Z tego powodu myślenia, według Yang Xiaosi, wynikają dwa błędy. Pierwszym jest niezauważanie faktycznej zależności jednostki od rodziny. Drugim, uznanie jej za samodzielną, autonomiczną i niezależną. Tymczasem, jak twierdził, niezależność jednostki zawsze łączy się jej z zależnością od rodziny. To jak dwie strony tej samej monety. I ponieważ twierdzę po raz kolejny, że ta książka o Kuchomingu daje niezwykle wiele płaszczyzn do myślenia o rzeczach teoretycznie, które są zrozumiałe nam wszystkim, tak jak te cytowane do tej pory, dokładam kolejny. Według omawianego chińskiego filozofa na rozwoju cywilizacji zachodniej zaciążyły wyobrażenia wywodzące się ze starożytnej Grecji. Zgodnie z nimi każda rzecz składa się z niepodzielnych atomów. Wyobrażenia te zostały, według interpretacji historii zachodniej kultury dokonanej przez Yang Xiaosi, przeniesione na płaszczyznę społeczną. Znaczy to, jak twierdził, że w myśli zachodniej społeczeństwo jest postrzegane jako byt składający się z samodzielnych i autonomicznych jednostek, tak samo jak rzecz składa się z samodzielnych i autonomicznych atomów. Podkreślał, że działo się tak już u starożytnych Greków, według których społeczeństwo reprezentowała wspólnota polityczna polis, miasta państwa, a częściami, z których się składała, były poszczególne jednostki. Późniejsze filozofie i nauki społeczne podjęły tę dychotomię i w ten sposób w myśli zachodniej utrwalił się podział rodzaju ludzkiego na społeczeństwo i składające się nań samodzielne jednostki. Niedocenianie wartości rodziny, atomizacja społeczeństwa, która nie prowadzi do niczego, ponieważ, ponownie, odrywa od rodziny,
Stosowanie religii jako systemu sprzecznego z rozwojem nauki, bo, i podkreślał to wielokrotnie Ku Homin, religia w rozumieniu zachodnim nie jest w stanie wytrzymać postępu technologicznego, ponieważ staje się zestawem zabobonów, które trudno tłumaczyć, więc już mamy rozdźwięk. Może zostać jednak zastąpiona systemem, który daje poczucie bezpieczeństwa, takie jakie teoretycznie na początku dawałoby zbawienie w religii. Nie prowadzi do wypaczeń i rozdwojenia na konieczność użycia siły kosztem braku użycia siły i kierowania się tylko i wyłącznie intuicją, czyli takim dobrem, człowieczeństwem, na rzecz właśnie konfucjanizmu. Systemu, który daje to samo, czego by chciał Zachód, ale czego nie jest w stanie zagwarantować sobie posiadanymi metodami. Wnioski końcowe z cytowanego Jiang Qinga w części czwartej. Więc chwila przerwy. Dochodzimy do wniosku jeszcze bardziej nadrzędnego nad tym wszystkim. Jiang Qing, rocznik 53, twierdzi, tak samo jak i Ku Homing, że kiedyś żyli władcy mędrcy. Kiedyś, kiedyś. 25 wieków temu. Tacy władcy Yao i Shun, do których się odwołuje cała starożytna myśl chińska. Nieomylni, doskonali, idealni. Ale już ich nie ma. I z każdym wiekiem, z każdym pokoleniem ich rolę przejmowali niedoskonali ludzie, którzy pomimo starań popełniali błędy. Następował regres. Wtedy, kiedy władcy mędrcy dzierżyli władzę, były to czasy doskonałości politycznej i idealnego porządku społecznego. Następnie porządek przez władców mędrców zaprowadzony został stopniowo tracony, ale nie do końca. Możliwe było, opierając się na pięcioksiągu konfucjańskim, który został pozostawiony jako esencja tego, w co wierzyli władcy mędrcy, pozostać dalej przy władzy, ale nie dla pełnienia władzy, tylko żeby trzymać porządek społeczny w ryzach, w następujący sposób. W starożytności ludzie utalentowani zostawali urzędnikami uczonymi. Ich rolą było przekazywanie klasycznych ksiąg konfucjańskich i rządzenie w imieniu starożytnych władców mędrców. Ci ostatni stanowili jedność z niebem. W jego imieniu zawarli nauczanie, zawarte w księgach konfucjańskich, dlatego postępujący zgodnie z nim i przekazujący je potomności uczeni też reprezentowali zasady nieba. Cały czas emanacja transcendentnego nieba, tego co pod niebem, tiensia. To co pod niebem jest sobie równe. A nie tylko to, że pod niebem wszystko należy do nas. To co pod niebem jest sobie równe i polega na tych mądrościach władców starożytnych. I teraz dochodzimy do opisu cywilizacji zachodniej, która to ma się połączyć z cywilizacją konfucjańską i przejąć od niej to, co jest lepsze. Sposób myślenia ludzi Zachodu opiera się na walce między dwiema skrajnościami. Dlatego też przyzwyczajeni są do przechodzenia z jednej w drugą. Przykładem takiego postępowania jest całkowite zastąpienie religijnej legitymizacji władzy legitymizacją pochodzącą z woli ludu. Stało się tak, ponieważ w starożytności i średniowieczu wola ludu była ignorowana na rzecz religii, a prawa człowieka nie były respektowane pod pretekstem nakazów religijnych. Dlatego podkreślanie, że władza powinna się legitymizować poparciem rządzonych, było uzasadnione. Jednakże legitymizacja wynikająca z ich woli jest tylko jedną z wielu. Godne pożałowania jest to, pisze Jiang Qing, że historia polityki zachodniej rozwinęła się od racjonalnego przeciwstawiania się nadużywaniu autorytetu religijnego do zastąpienia go wolą ludu. Innymi słowy, likwidując nadużycia związane z dawniejszym źródłem legitymizacji, jednocześnie doprowadzono do nadużyć związanych ze stawianiem tej ostatniej na pierwszym miejscu. A w Chinach ciągłość, bez przechodzenia ze skrajności w skrajność. Cały czas autorytet władcy, który stanowił oś konfucjanizmu. Władcy, który nawet nie miał specjalnej roli, który mógł być doradcą, bo rządził gabinet. Ale władca gwarantował ciągłość, nienaruszalność. Był autorytetem. Zgodnie z poglądami Jiang Qinga, opieranie się tylko na jednym źródle legitymizacji władzy, jakim jest wola ludu, musi prowadzić do strukturalnych wad ustroju politycznego. Zdawanie się tylko na nią jest sprawowaniem rządów za pomocą siły. Wszak
Według jego rozumowania w ustrojach demokratycznych zwycięża ta partia, która ma największe poparcie, a zatem jest najsilniejsza. Tutaj dochodzimy już do naszych realiów. Jako najsilniejsza może realizować swoją wolę bez oglądania się na jakiekolwiek zasady moralne. To również mamy na co dzień. Twierdził, że we współczesnym świecie nie znajdziemy lepszego ustroju od demokracji. Czy to znaczy, że spokojnie możemy ją zaakceptować? Uważam, że nie. Z konfucjańskiego punktu widzenia zasady są ważniejsze od siły. Powinnością konfucjanistów jest kierowanie siłą za ich pomocą, a nie uleganie jej. Na polu politycznym najlepszym ustrojem jest ustrój, który je respektuje. Natomiast demokracja w realnym życiu szanuje jedynie siłę. Konfucjaniści, dążąc do zaprowadzenia rządów drogi królewskiej, nie mogą bez oporów zaakceptować rządów demokratycznych, które są wadliwe. Muszą dążyć do przemienienia ich według jej zasad. I czytamy dalej. Zgodnie z obserwacjami Jiaxinga, jednym z głównych problemów rządów na Zachodzie jest to, że, cytat, zamieniły moralność na prawa i uczyniły ich ochronę jedynym celem działalności politycznej. Oznacza to, że liczące sobie tysiące lat powszechnie uznawane wartości moralne znalazły się poza polem ich zainteresowania. Konsekwencją tego stanu rzeczy, według cytowanego autora, były relatywizm moralny, sekularyzacja, ale odchodzenie od religii na rzecz utraty moralności i spłaszczenie wymiarów życia ludzkiego zarówno na niwie społecznej, jak i politycznej. Jiang uważał, że wskutek tego w krajach zachodnich działalność polityczna zmieniała się w politykę ludzi przeciętnych. Nasza codzienność, którzy jedyny sens swoich działań dostrzegają w zabieganiu o krótkotrwałe i jak najmniej odsunięte w czasie korzyści. Taka polityka nie ma wielkich i wzniosłych ideałów moralnych, zostały w niej tylko nagie żądze i zabieganie o własne interesy, nie ma w niej żywotności, nadziei na przyszłość. Innymi słowy, dalej cytujemy, polityka poszła drogą wulgaryzacji i schlebiania ludzkim rządzom. Rząd stał się przedsiębiorstwem, którego dyrektorami stali się politycy. Ich rządy zaczęły przypominać podpisywanie kontraktów. Ideały, do których kiedyś dążyli ludzie szlachetni, obecnie stały się niemożliwe do urzeczywistnienia. Nawet jest odniesienie do zielonych, ekologii. Mamy myśli sprzed lat, które są obecne i będą jeszcze bardziej dziś. Już na samo zakończenie. Jeżeli dany polityk zacznie sprawować władzę, to niezależnie od swoich poglądów będzie musiał słuchać opinii większości. W przeciwnym razie straci sprawowaną władzę, nie wygra kolejnych wyborów. W takiej sytuacji znajdują się Europejskie Partie Zielonych. Opowiadając się za polityką, która będzie proekologiczna, jednocześnie muszą żądać od społeczeństwa ponoszenia ofiar i wyrzeczeń w celu jej zaprowadzenia. Ono zaś składa się w przeważającej większości z ludzi przeciętnych, chodzi o społeczeństwo, którzy dbają przede wszystkim o własne korzyści, to też nie udzieli zielonym mandatu do rządzenia. A ci, nawet jeśli by go zdobyli, wprowadzając politykę zgodną z ich celami, narażaliby się na bardzo realne niebezpieczeństwo utraty wpływów politycznych w czasie kolejnych wyborów. Czyli w ustroju demokratycznym nie da się rozwiązać problemów ekologicznych. Dzieje się tak, ponieważ, używając terminologii konfucjańskiej, dotykają one spraw związanych z legitymizacją władzy, wynikającą z postępowania zgodnego z zasadami nieba. Zasady te mogą czasem być przeciwne woli ludu, ponieważ ta ostatnia opiera się na ludzkich pragnieniach. Problem ten może być najlepiej rozwiązany poprzez ich ograniczanie. Jednakże w sytuacji, gdy jedynym źródłem legitymizacji rządu jest spełnianie woli ludu, czyli w ustroju demokratycznym, w którym ludzkie pragnienia zastąpiły wolę Bożą, jak można je ograniczać? Dochodzimy do Pata. A to wszystko na podstawie myśli Ku Hominga, przedstawionej przez Marka Tylkowskiego, wydawnictwo Sedno. Znakomita rzecz, która dałaby wiele, gdyby można było poznać tego rodzaju spektrum myśli w szkole. To rozszerza horyzonty i nie czyni z człowieka ani chińskiego komunisty, ani nie odrywa go od rzeczywistości, nie sprawia, że wyrosną innego rodzaju włosy, bądź się ich nagle pozbędziemy, albo zaczniemy się ubierać inaczej i podobnie jak Ku Hongming będziemy w szatach z epoki cesarskiej przemierzać miasto. Albo przynajmniej podwórko. A nawet jeżeli, co w tym złego? Chodzi o to, żeby wiedzieć więcej. Żeby wiedzieć, że może być coś innego. Bo to, co mamy my, Chińczycy, zdaniem bohatera, przewidzieli już 2,5 tysiąca lat temu. Znaleźli na to sposób. Czemu by nie skorzystać? Jeżeli przyszłość została napisana wcześniej i zrozumiana wcześniej, może nawet opisana, nie wdrożona do końca, bo różne stadia rozwoju, które tutaj również są wytłumaczone, zostały przewidziane i ten przepis przygotowany, czemu z tego nie skorzystać?
Kuomintang, prekursorem idei fuzji cywilizacji, konfucjanizm jako ratunek dla Zachodu i świata to jedna z najciekawszych pozycji o Chinach i Azji, jaką można obecnie trafić. Bardzo polecam.